6 stycznia. Obie pańskie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeli bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, a inną drogą udali się z powrotem do swego kraju. Amen. Mędrcy ze wschodu, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oni nie obiecali mu, że przyjdą i powiedzą. Wysłuchali. Zdziwili się pewnie, dlaczego on nie pójdzie i nie znajdzie dziecię władcę. Jeszcze jest jedna rzecz, która tu jest ważna. Wszystkie dary, złoto, kadzidło, mirra, nie występowały w sposób naturalny w tym rejonie, skąd pochodzą trzej magowie i miejscu, gdzie się narodził Betlejem. Wszystkie dary, złoto, kadzidło i mirrę musieli zdobyć. Musieli się postarać. Z czym przyszedłbym dziś do Jezusa? Z jakim darem? Co bym mu podarował? Jaki jest mój dar we wnętrzu? Czy umiem wysłuchać, czy umiem zaśpiewać ku chwale? Mam talenty, które dał mi Bóg ku chwale, ku budowaniu, ku życiu. Z czym przyjdę? Czym rozraduję serce swoje, widząc dziecię? Trzecia rzecz, która tu jest ważna. Postawa władcy i kapłanów. I osób, które szczerze szukają Boga. Król zazdrości, zawiści, chce zabić dziecko. Kapłani obojętni na informację. Jakaś gwiazda pokazała się. Tylko się przerazili i nic więcej. Jedynie uczciwie szli trzej magowie. Ze wschodu, z daleka, z zewnątrz zobaczyli coś, co zmienia rzeczywistość. Czy potrafię spojrzeć na swoją rodzinę, na siebie, tak jak trzej królowie, trzej magowie, i odnaleźć radość w
pójściu za Jezusem, oddanie Mu pokłonu i danie Mu wszystkiego, co mam, talenty. Amen.